Hej wszystkim, z tej strony Martyna, a dzisiaj spróbuję zagrać w tą grę na poważnie. Jakby nie patrzeć, troszeczkę inspiruję się pewną youtuberką, którą ciągle mam teraz w swoich filmach polecanych przez YouTube'a, gdzie bodajże się nazywa Aisha i ona ma pojęcie o koniach, a ja żadnego nie mam. Dlatego dzisiaj pójdziemy do prawdziwej stajni, bo ja nie mam pojęcia o koniach. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Sprawa ma się tego, że właśnie przyjechałam z Pcimia Dolnego do kolejnego Pcimia Dolnego, tylko to Pcimie Dolne jest zielone. I ogólnie to, jak widzicie, mam swoją nową stylówkę. Jakby ktoś pytał, buty to oczywiście Adidas. Spodenki to Zrevd. A jeżeli chodzi o bluzkę, to jest jakiś zespół, którego nie znam, ale fajnie bluzka wygląda, więc kupiłam. No i oczywiście czapka kosztowała więcej niż moje życie, ale pożyczyłam ją od taty, więc w sumie nawet nie wiem, ile ona kosztuje. Dzisiaj jesteśmy w Mizdval. Podobno fajna miejscówka. No i słuchajcie, ponieważ ja byłam na koniach w sumie raz w życiu. Raz w życiu byłam na koniach i raz w życiu na konia wsiadłam, to stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy to po raz drugi i wybieramy się właśnie zobaczyć, jak wygląda stajnia, żebym mogła popatrzeć, żebym mogła w końcu się zachowywać jak prawdziwa osoba, która nagrywa grę o koniach, bo jak osoba, która nie ma w ogóle pojęcia o koniach, nagrywa grę o koniach? Nie mam prawa, dlatego trzeba to wszystko zmienić i działać tak, jak trzeba. Także ruszajmy więc. Jak widzicie, gdyby się dało przekazać zapach przez grę, to by pewnie śmierdziało, bo wtedy też śmierdziało. Nie wiem, jak jest teraz. W sumie koni tu jest dużo, ale te są magiczne, bo nie trzeba ich karmić i nie srają, więc kochajmy magiczne konie, którymi nie trzeba się zajmować. I tu jest jakaś randomowa, pewnie, nie wiem, może pewnie ona po nich sprząta, skoro tu tak stoi. Dobrze widzieć, że ktoś się tymi końmi zajmuje. Trochę szkoda mi moich nowych Adidasów, no ale dobra, przeżyjemy. Przeżyjemy. Oto jest studnia, czyli jeżeli ten film będzie tak bardzo cringe'owy, to nawet mogę się w niej utopić, jestem coraz bliżej. A ja zabieram was do cudownej, pięknej stajni, która świeci się na niebiesko. Cześć i siema, witajcie w mojej stajni, a tak właściwie to nie mojej, bo próbuję właśnie udawać, że jestem tu pierwszy raz. No na pewno ja bym takiego syfu w swojej stajni nie miała. Bo jak widzicie, konie tutaj stoją dosłownie wszędzie, ale dostałam pozwolenie od właścicielki, że mogę się ubrać w prawdziwy strój jeździecki, więc teraz z boczuszki ubieramy się. Nikt nie powiedział, że tu się można tak dobrze bawić, moi drodzy, także pokazuję wam moją stylówkę w tej chwili. Proszę bardzo, stwierdziłam, że skoro idę na swoją pierwszą, najpierwsiejszą jazdę, to muszę wyglądać szałowo, pięknie, elegancko, ale musi to też być praktyczne. Dlatego oczywiście mam swoje czarne rękawiczki bez palców, bo tak właściwie wyglądam, jakbym nie miała palców, więc po co mi rękawiczki z palcami? Jeszcze bym udawała, że mam jakieś palce. Do tego mam gogle. Gdybyśmy mieli zacząć latać, zawsze się przydadzą. No przecież to normalne. Ponieważ jestem ślepa, mam okulary, ale to chyba wszyscy wiedzą. Do tego piękny, cudowny żakiecik. Uważam, że jeżeli będzie ciepło, to umrę. Ale jak będzie zimno, to w sam raz. No i do tego piękne, sztruksowe spodenki, bo na pewno w nich będzie mi się wygodnie jeździło i żebyśmy poczuli jednak trochę zapach prawdziwej wiochy, to kupiłam dodatkowo takie super świetne kozaczki. I teraz idziemy wybrać konia mojego życia. Jak widzicie, niektóre konie są tutaj osiodłane, ale my nie lubimy osiodłanych koni. My szukamy konia, który jeszcze nie był przez nikogo maćnięty. Taki, wiecie, taki... Jezu, kto tu tego konia postawił? Ogarnijcie tyłki w ogóle. Boże, gdzie ja przyjechałam na jakieś rudery. Tak, jest przepiękny. Jak wiecie, nigdy w życiu na koniu nie siedziałam, ale w tym momencie usiadłam na nim idealnie, bo to logiczne. No i z tegoż powodu idziemy wybrać mu piękny, cudowny sprzęt w pięknej, cudownej szafie. Uwierzcie mi, jak wy to zobaczycie, to spadniecie z koni. Hehe. Stylówka mojego ziomeczka prezentuje się następująco. Jakieś śmieszne rzeczy na nogi ma, ale wyglądają fajnie, pasują mu w sumie do koloru, ja nie wiem, co to jest. No i do tego takie duże coś, kto by się przejmował statystykami? Ważne, że dobrze wygląda. Pewnie, że tak. No i patrzcie, jakieś fajne rokowe siodło.
mam już bluzkę fejkowego zespołu, którego nie znam, to teraz mam fejkowe siodło, które wygląda mega rockowo. Na pewno znajdę mężczyznę swojego życia właśnie jeżdżąc z tym koniem tutaj. No i do tego mamy coś, co się nazywa albo uzda, albo głowie. Nigdy nie mam pojęcia, co jest czym. Ja zawsze na to coś mówię o głowie. No czemu nie? No i jak wam mówiłam, jest to pierwsza jazda w moim życiu, ale kto by się tym przejmował? Przecież ja wiem wszystko, co się robi, ja umiem w to, więc ja wam teraz pokażę, jak będzie wyglądała moja pierwsza jazda i to jest mój pierwszy raz, my sweet first time, proszę bardzo, jak widzicie, popierdzielam na tym małym rumaczku bardzo wdzięcznie i bardzo cudownie. Ciuchy, które dobrałam, są idealne na dzisiejszą atmosferę, bo niby świeci słońce, ale w sumie to tego słońca zbytnio nie ma. Jakieś opary, więc jak co, to mogę gogle założyć na ryj. I uważam, że wyglądam przepięknie, mój koń wygląda przepięknie. Na pewno teraz jadę kłusem, bo to, co ja teraz robię, to jest kłus. Jak nie wiecie, to nie oglądajcie tego filmu, bo wy się nie znacie w ogóle. To jest kłus, więc... A ponieważ jestem najszybszym, najlepszym, najcudowniejszym uczniem, umiem już skakać. A to koniec tego żałosnego filmu. Także powiem wam szczerze, że świetnie się bawiłam. W sumie gdybym została zostawiona sama w takiej stajni i miałabym się zająć czymkolwiek, to na pewno wyglądałoby to w ten sposób. Ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, albo nie. I widzimy się w następnym. Pa, pa!